Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj kolejny materiał z serii Myślach neuroterapeuta, ale inny, dlatego że nie będę Wam pokazywał na przykładzie konkretnej osoby, na przykładzie pacjenta, jak pracować w temacie łokcia tenisisty, bo jest to nasz dzisiejszy temat, ale pokażę Wam na przykładzie e, właśnie takiego całego protokołu diagnostyczno-terapeutycznego, jak ja pracuję właśnie w kontekście terapii, czyli w modelu, w którym posługuję się codziennie w pracy z pacjentami. Gabinetowymi. Zapraszam Was serdecznie na łoki stęsisty w ujęciu NIT. Łoki stęsisty. Weźmy szkieleta i powiem Wam, że jest to wstyd, dlatego że ten odosobnik jest na naszej sali szkoleniowej już kilka miesięcy i on nadal nie ma imienia. Także prosimy Was bardzo serdecznie, żebyście w komentarzu wrzucili swoje realne propozycje, jak ten otosobnik. On nawet nie ma płci jeszcze. Możemy, wiecie, poszaleć, nie ma problemu. Jak on ma się nazywać? Wybierzemy coś ciekawego i w naszym materiale on już będzie miał imię. Więc łokieć tenisisty. Oczywiście jest to bardzo ogólna nazwa dla problemów przeciążeniowych obszaru łokcia, mięśni e, można powiedzieć prostowników, które wykonują zgięcie grzbietowe i przyczepia się do nadkłykcia bocznego Kości ramiennej. Więc tutaj mamy mięśni, które wykonują zgięcie grzbietowe, nadgarstka i palców. Eee, są to problemy, które sięgają przeciążeń w obszarze ścięgna, przeciążeń w obszarze przyczepu kosnego. Często pacjenci, którzy mają już taką przewlekłą formę tego łokcie cisty, mają zmiany w obszarze obrazu USG, czasami w obszarze zdjęć RTG, więc jest to Coś, co dzieje się tutaj niepokojącego, często zmiana ze stanem zapalnym i bardzo często pojawiają się osób, które rzeczywiście ten obszar przeciążają. Wykonują jakąś pracę pod kątem dźwigania, ułożenia, pracują na budowlance, pracują w gastronomii, ale też oczywiście część tych problemów, znaczna część, większa część dotyczy osób, które wykonują pracę biurową i niekoniecznie wykonują jakieś takie ruchy przeciążające, a mimo tego mają problem łokcia tenisisty. Ten w ogóle problem określa jako chorobę, która samoistnie ustępuje po około roku. I z jednej strony nie jest to dobra opcja, wiecie, jak gdyby ktoś do mnie przyszedł i powiedział, że od kilku tygodni, miesięcy ma właśnie ból z łokciem związany z łokciem tenisisty. Ja bym powiedział, spoko, luz, słuchaj, mordo, po roku nie będzie cię bolało. Ja tego nie wiem bo rzeczywiście u części ustępuje, ale znam takie przypadki binetowe, że zaczęło się łokcie tenisisty. pacjenci mieli albo źle prowadzoną rehabilitację, albo nic nie robili, i się okazało, że przeszło, ale zaczęli mieć ból po drugiej stronie, nazywany łokciem golfisty. Zaczęli mieć objawy podobne do cieśnę garska. zaczęli mieć obrawy w stawie ramienopadkowym. Temat, może być, że przerzuciło, Problem przerzucił się na drugą kończynę, więc osobiście uważam, że warto coś z tym zrobić. Szczególnie, że temat z jednej strony jest prosty, a z drugiej strony wcale nie jest. Bo okazuje się, że praca lokalna, bez względu na to, czy to będzie praca związana z treningiem medycznym, czy to będzie praca manualna w obszarze łokci tenisisty, bardzo często nie przynosi wymiernych efektów i trzeba spojrzeć szerzej. I właśnie tu... Cała na biało wchodzi nerwskiej terapii, czyli model, którym się posługuje. Szkielet sobie na chwilę zostawimy, on nam się jeszcze przyda. Znaczy, kto w ogóle brzydko brzmi, mówi Szkielet to zostawimy, powinien być imię. Przyciągnę sobie kilka notatek, które sobie tutaj zrobiłem. Łokieć ten Jeżeli podoba Ci się taka forma pracy i chciałbyś więcej wiedzieć, i podchodzić bardzo unikalnie do każdego pacjenta, bez względu na to, czy słokiś tenisiste, golfisty, cieśni nadgarstka, inne problemy, to oczywiście Take it easy, kurs neuropsyki terapii. Prowadzę go w Krakowie i w Warszawie. Teraz nowość, kurs jest podzielony na dwie części, które możesz robić osobno. Część podstawowa, gdzie zajmujemy się głównie narządem ruchu. Dwa moduły, kręgosłup, stawy obwodowe, bardzo dokładna praca, bardzo dokładna diagnostyka funkcjonalna, z której na pewno będziesz zadowolony i będziesz korzystał z niej do końca życia. No i oczywiście część rozszerzona, Trzy moduły, gdzie bierzemy pod lupę układ autonomiczny, problemy trzewne, psychosomatykę i pracę z aspektem energetycznym. I to wszystko kończymy egzaminem, gdzie jesteś w stanie później całą tę wiedzę wykorzystać w pracy z pacjentami 1 na 1, ciesząc się niesamowitymi efektami terapeutycznymi, jednocześnie będąc bardzo blisko potencjalnych przyczyn pacjenta, czyli po prostu jesteś takim detektywem, który po prostu szuka rozwiązań u każdego to mogą być inne tematy, a Ty masz narzędzie, żeby to znaleźć. Do zobaczenia. I słuchajcie, temat nit zakłada, że my wychodzimy bardzo często od szczegółu, idziemy do ogółu i wracamy do szczegółu. Więc to nie jest żadna magiczna forma pracy. Dużo osób myśli w kategoriach, że my tylko pracujemy w tematach psychosomatyki, energetyki innych dziwnych rzeczy, które nie do końca są fizerapeutyczne, a z drugiej strony może są. Ale oczywiście uwzględniamy wszystkie komponenty. Pamiętajcie, pracujemy w modelu trady zdrowia, więc zakładamy, że te czynniki, z, jakiegoś, z którym przychodzi pacjent, to są różnego rodzaju stresory, które obciążają go i mają charakter strukturalny, chemiczny albo emocjonalny uwzględnimy sobie je wszystko za chwilkę, jeśli chodzi o łokieć tęsisty. Natomiast zawsze wychodzimy od lokalnych testów nerwomieśniowych. Ja już nie będę mówił, słuchajcie o takiej diagnostyce, która ma być miejsce, że sprawdzicie sobie zakres ruchu, ocenić sobie palpacyjnie, czy jest wszystko w porządku, zrobicie może testy neurodynamiczne, bo oczywiście łokieć tęsisty będzie bardzo często związany z, z, będzie związany z jakimiś dysfunkcjami w obrębie nerwu promieniowego albo pośrodkowego. Więc oczywiście takie rzeczy warto zrobić, ale my tu się skupimy właśnie na modelu nitowym. Więc zaczynamy od oceny lokalnej. Co to znaczy? Ja po prostu chciałbym zobaczyć, jak działają, czy są normotoniczne takie mięśnie jak prostownik palców, prostownik nadgarstka, zarówno krótki, jak i długi. Czyli te cztery mięśnie bym sobie ocenił. Oczywiście będzie mi ciężko je wyizolować, więc sprawdzam sobie, jak wygląda testy dla prostowników nadgarska i sprawdzamy, jak wygląda, testy dla mięśni prostowników palców. I jeżeli tam będzie normotonia, to my prawdopodobnie nie mamy problemu z łokciem tenisisty. Tylko być może jest to jakiś inny problem, który będzie miał charakter rzutowania w tym obszarze. Najczęściej ja powiem, że jeszcze w przykładzie ostatnich swoich przynajmniej kilku lat terapii, jak miałem pacjentów z łokciem tensista, przewinęło ich się no przynajmniej myślę, że kilkudziesięciu jak nie więcej, to zawsze tam była jakaś dysfunkcja. Czy te mięśnie były hipotoniczne albo hipertoniczne, albo bardzo często prostowniki nadgarstka były hipertoniczne, a palców były hipotoniczne. Takie zależności często zauważamy. Więc sprawdzamy sobie od tego. I suma summarum ta terapia powinna się skończyć bez względu na to, jak ona będzie wyglądała. Co nie będziemy robili? Czy będzie pracowali z barkiem? Czy z szyją, bo pogadamy sobie za chwilę o tym. Czy z miednicą, czy tak dalej. To ona się powinna skończyć tym, że ta ocena, że te mięsie, słuchajcie, one będą normo, tak? Normotoniczne, czyli wyjściowe będą silne i będą reagowały na rozluźnienie. Czyli tutaj ten mechanizm hamowania recyklingu będzie po prostu działał. Tak się powinno skończyć to. I oczywiście, jak to będzie normo, to później przetorowanie tego ruchowe, czyli wprowadzenie od razu treningu, który będzie miał charakter właśnie zometryczny później koncentryczny, który będzie miał charakter przygotowania tego obszaru do większego obciążenia. Jest jak najbardziej wskazane, ale w pierwszej kolejności dla mnie powinno być to normą i to się da w miarę dynamicznie zrobić i czasami się okazuje, że pacjenci normalnie wracają do funkcjonowania. Jakieś małe korekty robimy w ich życiu, żeby po prostu dać możliwości ciału na to, żeby ten obszar się zregenerował, czyli przyspieszyć sobie ten proces regeneracyjny. Dobra, później, słuchajcie, nawet jak... I oczywiście zakładamy, że tu nie działa to dobrze. Nie działa to dobrze, więc przechodzimy sobie do obszaru globalnej oceny. Co to znaczy? Ten problem to będzie często skutek. Bardzo często my czujemy dolgiwości bólowe w obszarze najsłabszego ogniwa w całym łańcuchu. Więc warto sprawdzić sobie, całą taśmę mięsiopowięziową. Jeśli chodzi o najprostsze powiązania, jeśli chodzi o łokieć tenisisty, to oczywiście wychodzimy sobie od tylnej części tak, przedramienia, bo oczywiście ręka jest w ten sposób, wychodzimy sobie od tylnej części przedramienia dla mięśni wykonujących zgięcie grzbietowe nadgarstka i palców. Sprawdzamy sobie dalej jak triceps. Sprawdzamy sobie jak najszerszy grzbietu i w tym kierunku można iść. I bardzo często ten obszar jest związany z jakimiś problemami w obszarze tricepsa. Być może starymi urazami. To też jeszcze w ocenie lokalnej warto sprawić, czy nie było złam w obszarze kończyny górnej. Słuchajcie, to, że kosie zrościęta, boki złamane, okej. Okay. Fajnie. To znaczy, że ten obszar jest w stanie przenosić obciążenie prawidłowo, ale czy to robi? To jest już inna kwestia. Więc różnego rodzaju blizny będą kluczowe. Czy to w obszarze układu kostnego, układu mięśniowego, więzadłowego, czy tam powięziowego. To jest wszystko kluczowe. W ocenie lokalnej też powinniśmy to ocenić, bo się może okazać, że ktoś ma w ogóle złamane palce. I przez nie jest problem z przenoszeniem obciążenia całej taśmie, tak? Być może czasami powybijane, może warto pracować sobie z nadgarstkiem, może warto pracować sobie z śródręczem, może warto pracować z samymi paluchami, może gdzieś tu jest jakaś blizna, tutaj może jakieś znamiona były wycinane. To czasami nawet może być tak, że to będzie powierzchowna dysfunkcja, ale rzutuje na problemy, które są głębiej. Jest taka możliwość. Więc ocena globalna. Czyli cała taśma mi się Tych Taśm w obszarze kończyny górnej mamy kilka. Jeśli chodzi o tylny obszar, to będą to oczywiście taśma tylna powierzchowna, tylna głęboka. Możemy sobie ocenić poszczególne struktury, w które skład tej taśmy wchodzą. Ja nie będę tego dokładnie tutaj teraz rozbijał. Naczyniki pierwsze. Warto pracować z tymi taśmami, ocenić sobie, jak to wygląda. Warto zobaczyć sobie pewnego rodzaju, e, może powiedzieć, komponenty, które będą wpływały na pracę łokcia. Czyli sprawdzamy sobie, jak działa łokieć pod kątem testów terumyślniowych. Sprawdzamy sobie, jak działa bark. A tutaj ten bark możemy rozbić sobie, jak działa staw ramienno-opadkowy i jak działa sama, jak, staw, jak działa staw ramienny i jak działa łopatka, tak? Więc oceniamy sobie tutaj, struktury stabilizujące staw ramienny, struktury stabilizujące łopatkę, struktury stabilizujące tułów. Dlatego, że zależności są takie, że ten nasz walkis nadgarstek jest taki wykańczać ruchu. My często ten ruch wykańczamy, ale żeby on był wykończony, to potrzebujemy dobrej stabilizacji w obszarze w obszarze tułowia, dobrej stabilizacji w obszarze łopatki, tak? Czyli tułów miednica. Tu z miednicy jest mocno sprzężony ze sobą, czyli tutaj powinno to fajnie idzie pod kątem testów nerwomięśniowych, pod kątem zakresu ruchu, jakość ruchu. Później przechodzimy sobie na aktywację łopatki, czyli sprawdzamy sobie takie struktury jak zębaty przedni, czworoboczny, część dolna, środkowa, może górna częściowo, równoległoboczny, piersiowy mniejszy, oceniamy sobie jak te struktury pracują i jeżeli pracują dobrze idziemy sobie do stawu ramienno łopatkowego, czyli sprawdzamy sobie cały stożek rotatorów, biceps, triceps, może takie struktury powierzchowne, większy, naramienny. To ma wszystko działać. Jak to wszystko działa? Naprawdę z automatu odciążymy łokieć. Bardzo często w swojej pracy obserwuję takie zależności, że z braku możliwości aktywacji cylindra klatki piersiowej, czyli tułowia, my kompensujemy to nadmiernym napięciem na obwodzie. Więc jak macie pacjentów z łokiem to zapytajcie się, jak tam u nich w ogóle nadgarstki, jak biodra, jak kolanek, jak stawy skokowe. Może się okazać, że oprócz tego kompleksu barkowego, tutaj coś mi w ogóle nie pasuje, zobaczcie, więc jakiś taki zwiknięty trochę. No ale dobra, powiedzmy, zajmę się nim później, zajmę się trochę później. E, bardzo często obserwujemy to, e, że po prostu te problemy tułowia wpływają. Więc zapytajcie się, czy nie mają innych problemów powodowych, bo czasami pacjenci mają. Boli kolana, boli ich kostki, ma problem z nadgarstkiem, ale z jakiegoś powodu uczepili się tego po prostu nadgarstka, znaczy uczepili się tego łokcie tęciszce, żeby tutaj zrobić porządek. A e, no, to nie jest tak, że do końca możemy sobie wybrać, że wszystko nie zostawia, zrobię sobie to. No niekoniecznie, tak by to jest zależne od siebie te mechanizmy, więc my Zrobimy pracę, że suma summarum ma się skończyć tym, na czym to zależy. Ale kolejność może być troszkę inna niż on sobie to wyobraził. Czasami tak, czasami tak jest. Więc to jest bardzo ważne. I teraz tak. W sytuacji, kiedy macie pacjentów, które mają, którzy mają bardzo słabe możliwości regeneracyjne, co to oznacza? Mają problemy ze snem, czują się zmęczeni, wypaleni, być może sfrustrowani, mają niechęć do funkcjonowania, do życia, do wstawania. To słuchajcie, u tych osób bardzo często jest osiągnąć jakiekolwiek efekt terapeutyczny, dlatego że oni nie mają zasobów. A my bazujemy na zasobach bazujemy na takiej sile witalnej, e, sile życiowej, która pcha nam ten organizm, bo my nie jesteśmy w stanie tego popchnąć. My możemy stworzyć warunki. Do regeneracji, tak? Czyli jesteśmy pewnego rodzaju jakimś takim dodatkiem do zdrowia dla naszych pacjentów, i my potrzebujemy, żeby te baterie były naładowane. Czyli nam zależy, żeby ten pacjent dbał o ten sen, dbał o żywienie, dbał o swój cały lifestyle, żeby po prostu tej energii było całkiem dużo. Czasami jest tak, że my skupiamy się głównie na tej energii witalnej, życiowej, żeby mu się chciało i się okazuje, że to ciało zaczyna się regenerować lepiej. Więc bardzo często jest to, że nie wymaga czasami to żadnej dokładnej precyzyjnej diagnostyki, tylko to, żeby pacjent wprowadził Kluczowe zmiany w swoje życie. Pod kątem zdrowego zżywiania, być może większej ilości ruchu, po prostu globalnego ruchu, bo jest jej bardzo mało, więc zaczyna się ruszać i już się czuje lepiej. Zaczyna dbać o spanie i już się czuje lepiej. Zaczyna dbać w ogóle o takie BHP, że on nie siedzi w pracy po 4 godziny, tylko co godzinę wstaje, zaczyna się ruszać i on już dzięki temu czuje się lepiej, ma mniej takich obszarów przeciążeniowych. I z automatu jego ciało regeneruje się lepiej i my tego problemu nie mamy. My nie musimy się często zajmować tym, więc on po prostu zaczyna funkcjonować lepiej i to znika. Może tak być. I tutaj słuchajcie, cała na biało wchodzi po prostu nitowa diagnostyka, bo to jest ciężko oszukać, to jest ciężko szukać, dlatego że my sprawdzamy sobie możliwości, e, tak naprawdę, jak pacjent reaguje na różne formy bodźców, jeżeli on będzie reagował dobrze. Bo my można powiedzieć, że w warunkach laboratoryjnych wprowadzamy mały stresor i sprawdzamy, jaka jest reakcja. Jeżeli ta reakcja jest mała, rewelacja. Jeżeli my wprowadzamy mały stresor, są filmy, możecie zerknąć sobie pod linką pod spodem. Taka diagnostyka Magdy, naszej tutaj pacjentki. Na, kana na kanale ona jest. Słuchajcie, mały stresor dla kodeksu współczulnego, drażniły sobie oko światłem białym. Powinno to spowodować, że nam źrenica się zmniejszy tego świata w panie miej. Ciało nie zareaguje, a Magda, bum, od razu się za wyłączyła. Przykładowo, tak? Czyli mały stresor, zasil na reakcję. Nie może to być. Tak być. W takich sytuacjach będzie nam bardzo ciężko tego pacjenta po prostu Zmniejszy te, te dolegliwości bólu, tak? To jest dość, dość istotne. Więc tutaj mamy tak naprawdę takie górnolotnio brzmiące protokoły postępowania, czyli tak zwane wyjście z, z nerwu błonnego. Oceniamy tak naprawdę reakcję na bodźce i sprawdzamy sobie, co jest priorytetem, czyli co ja teraz mogę zrobić najlepszego, żeby tak tego pacjenta pchnąć w kierunku regeneracji. I bardzo często jest tak, że przychodzą do mnie pacjenci z z tenisisty. Oni oczywiście dostają jakieś pewne zalecenia, jak go warto obciążać, czy warto, czy nie warto, kiedy z czym pracować. Ale jest tak, że przez wizytę, dwie, trzy, a nawet pięć, my w ogóle nie dotykamy łokcia kompletnie. My zaczynamy pracę globalną. My wchodzimy być może w tematy pracy trzewnej, bo to tu jest duży problem. Ostatnio, słuchajcie, miałem pacjenta, który właśnie ma problem co prawda nie z łokciem, ale też z rękoma, z barkami, jakimś prowadiem do, do rąk e podczas nocy i tak dalej. I u niego tak naprawdę priorytetowym tematem jest temat żołądka, co oczywiście też się jak najbardziej zgadza. On ma pewne problemy z żołądkiem. On ma e, duże problemy właśnie z refluksem związane. E, I oczywiście ten żołądek z racji przebiegu też jest związany częściowo z obszarem szyi. Obszar szyi oczywiście jest bardzo mocno związany z obszarem stawu ramionopadkowego, bo oczywiście poziom unerwienia, ukrwienia. Obszar szyi jest kluczowy w tym temacie, więc dopóki my nie wyregulujemy żołądka, my będziemy mieć problem z szyją, my będziemy mieć problem z kompleksem barkowym. Naprawdę te ciało jest bardzo mocno ze powiązane, jest bardzo mocno sprzężone. Stąd jestem daleki od tego, że jak mamy łokieć tenisisty, spokojnie mniej obciążamy na początku łokieć, później dociążamy ścięgno i jest rewelacyjnie. No nie jest rewelacyjnie bardzo często. Eee, trzeba po prostu pogrzebać głębiej i znaleźć te dysfunkcje priorytetowe. I to się da zrobić, bo możemy zobaczyć, jakie czynniki tego pacjenta obciążają najbardziej: czy to jest stres strukturalny, chemiczny, emocjonalny, a jeżeli na przykład strukturalny, to z czym warto pracować, jak emocjonalny, to jakie tematy. Więc to jest dość istotne. I tutaj tak naprawdę często rozbija się o pracę z układem autonomicznym na wiele sposobów, czy to pod kątem stymulacji konkretnych obszarów, czy zmniejszenia napięcia, bo się może okazać, że bardzo ważne w kontekście waszego pacjenta, który przychodzi z łokim tęsisty, jest praca półrazowa z obszarem czachy, bo on miał wypadek komunikacyjny, dalej ta czacha jest nadwrażliwa. Powoduje to szereg zaburzeń lokalnych w obszarze szyi kompleksu barkowego, a idąc dalej, problemów z ukrwieniem, unerwieniem obszaru łokcia, i ten pacjent po prostu ma dużo łatwiej ten obszar obciążyć. Tak? Więc jakbym miał wam podsumować, tutaj oczywiście oprócz pracy autonomicznej warto też wziąć pod uwagę obszar trzewny i samą psychikę. Tak? Bo też możecie dopytać, słuchajcie. To dla pacjenta może być nowe pytanie. Czy ten obszar, ten łokieć tensisty, on ma tendencję do nasilania się? On mówi, że tak. Kiedy głównie? Czy to jest tak, że pan go bardziej obciąży, czy dłużej posiedzi w pracy? Nie. Głównie boli mnie na przykład wieczorem. Wieczorem, jak coś tam jem, czy jestem po całym dniu, czy może boli mi, jak stres się nasila w pracy. Też tak oczywiście może być informacja, więc być może warto dać mi jakieś narzędzie pod kątem pracy z stresem emocjonalnym, pod kątem kontekstu mentalnego. Więc te rzeczy, uka autonomiczny, układ szewny, psychika. Ja oczywiście w tym gabinecie zajmuję się bardzo dużą psychosomatyką, więc e, t, ten temat przywija się praktycznie we wszystkich problemach przeciążeniowych, przewlekłych i niespecyficznych, szczególnie w tematach, u których e, dany obszar słabo reaguje na terapię. Bo mam wielu pacjentów, którzy z łokiem tęsisty są po treningu medycznym, są po igłoterapii, są po pracy manualnej, próbowali odciążyć i ten problem ma tendencje nawracające. I wtedy bardzo często właśnie czy to AUN, czy to właśnie temat trzewia, czy to temat e, psychosomatyka może być tutaj kluczowy, a najczęściej to się bardzo mocno splata ze sobą. Tak? Bo oczywiście jak my pracujemy pod kątem o tym, układu układ nerwowego mamy wpływ na tematy psychosomatyki. Jak pracujemy z trzewiami, też oczywiście mamy wpływ. Jak pracujemy pod kątem mentalnego, to nam się regulują inne komponenty, jak właśnie układ nerwowy, autonomiczny, czy właśnie okazuje się, że coś nie działało, miałem problemy ze wzdęciami, z zaparciami, z poszczególnych obszarów, zeszło, że mi troszeczkę napięcia mentalnego i się okazuje, że no i lita fenomenalnie. I tak się też bardzo zdarza. A to się przekłada na to, że ten łokieć też mi przestał boleć. Więc tak to wygląda. Jak wam podsumować? Jak przychodzi do mnie pacjent, na początku oczywiście ja go bardzo uważnie słucham. Pytam się, czy twoim głównym problemem jest łokieć Tak. Oczywiście to jest taka nazwa troszeczkę, w, w która weszła już w popkulturę, ale wiem, że chodzi po prostu o problem przeciążeniowy tego obszaru. Zacznę sobie od badania testami nerwomięśniowymi. Zapamiętujemy je. Świetnie. Później sobie sprawdzam, pod kątem całej tasy mieśniopowięziowej. Sprawdzamy sobie, jak działa być może inny obszar łokcia I zakres ruchu, jakość ruchu, ale może też test nerwomięśniowy dla zginaczy. Wierzę sobie dalej. Oceniam sobie staw ramion opadkowy. Oceniam sobie opadkę. Oceniam sobie tułów. I czasami jest tak, że na przykład, Słuchajcie, bardzo prosta zależność. Proszę pacjenta, na początku testujemy sobie pozycji neutralnej. E, tutaj łokieć. Okazuje się, że ten obszar jest hipotoniczny albo hipertoniczny. Proszę go o zmianę pozycji, e, napięcie brzucha, na wydechu, trochę in, utrzymanie stabilizacji obszaru tułowia i się okazuje, że te mięśnie zaczynają pracować prawidłowo. To znaczy, że jak ja się zajmę tułowiem, tułowiem albo opadką, to z mi się poprawi temat łokcia. Tak samo może być z szyją pod kątem unerwienia ukrwienia. Też się może okazać, że jak zmienimy sobie ustawienie odcinka szyjnego, możemy sobie tak zwane testy inhibicji, to poprawi mi się aktywacja w obszarze stawu łokciowego. Jak już to mam, wiem, co jest nie tak, to przechodzę sobie do regeneracji, sprawdzam sobie testy dla nadnerczy, testy dla nerwu błędnego. Pamiętajcie, to jest cudzy słów tutaj bo to nie jest tak, że ja mogę sobie tam pomacać na nerczej coś zrobić, albo nerw błędny. Ja po prostu sprawdzam stresory. I jak się okazuje, że tutaj coś się dzieje, to już wiem, że będziemy musieli od tego zacząć. Bardzo często to się przekłada na to. Przykład z życia wzięty. ma pacjenta, który rzeczywiście kiepsko reaguje na część testów. I się okazuje, że jednym z dysfunkcji jest u niego problem w obszarze stawu ramienopadkowego, gdzieś obszar kości ramiennej. To jest priorytet. Jest to dysfunkcja strukturalna. I się okazuje, że e, było to obszar po złamaniu kości ramiennej kilka lat temu. Dalej ten obszar jest tkliwy, dalej jest nefralgiczny, dalej pacjent czuwa jakieś tutaj dolegliwości bólowe właśnie w tym obszarze na zmianę pogody, na zmianę... E, Aktywności fizycznej, coś się dzieje tutaj, więc się okazuje, że pracuję sobie z tym tematem, który bezpośrednio przekłada się na to. Więc to są pewnego rodzaju wzorce, które robimy jedną rzecz, przekłada się na drugą. Robimy jedną rzecz, przekłada się na to. Więc znowu taki system wzajemnych korelacji. I tak to wygląda docelowo, chciałbym, żeby. Te obszary działały prawidłowo. Oczywiście chciałbym, żeby też łokieć, bark, tu działał prawidłowo. No i oczywiście chciałbym, żeby ten pacjent rzeczywiście reagował lepiej na bodźce zewnętrzne, wewnętrzne, czyli żeby nastąpił pewnego rodzaju pewnego rodzaju e, balans, o tym szczegółu nerwowego, tak? Pewnego rodzaju równowaga, tak to chciałem powiedzieć. Więc. Tak to wygląda, tak pracuje. Jeżeli chcielibyście, żebym Wam dokładnie pokazał na przykładzie łokcie tęsisty w praktyce, czyli mam pacjenta, sprawdzamy sobie, koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, jak tych komentarzy będzie stosunkowo sporo, to po prostu znajdziemy sobie pacjenta, który ma łokcie tęsisty, i nawet może go poprowadzimy przez kilka spotkań, poprowadzimy go, żeby rzeczywiście ten ból mu się zmniejszył. A może zrobimy to nawet w ten sposób, że po prostu zrobimy go tylko w formie pracy manualnej, tylko w formie nitowej, z jakąś bardzo lekką autoterapią, bez jakiegoś treningu medycznego i obciążania tego ścięgna. To też może być ciekawostka dla Was, bo ja uważam, że jest bardzo wiele dróg różnych, które można wybrać i niekoniecznie jest jedna słuszna droga dla pracy z konkretnymi dysfunkcjami i mogę Wam to oczywiście jak najbardziej pokazać na przykład konkretnej osoby. Oczywiście indywidualnie się dopasujemy do potrzebnego pacjenta i do możliwości, jakie daje NIT. Dzięki za uwagę i dajcie znać w czy lecimy z pacjentem i oczywiście, jak ten oto osobnik ma mieć na imię.